Cześć wszystkim, z tej strony Arek i witam was w drugim tego typu filmie na moim kanale z Farming Simulator 22. Pierwszy odcinek, jak się pewnie domyślacie, to 5 rzeczy, których możecie nie wiedzieć o Farming Simulator 22. Jest to, można powiedzieć, w ostatnim czasie mój największy sukces. Odcinek, który w chwili nagrywania tego odcinka ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję, bo udowodniliście mi, że nadal potrafię robić filmy, które mogą zrobić więcej wyświetleń niż mój kanał rzeczywiście ma subskrypcji. Także cieszę się bardzo, że oglądacie moje filmy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, bo teraz na pewno będzie ciekawie. O czym opowiem wam dzisiaj? Dzisiaj będą kolejne ciekawostki, może mniejsze, może większe, ale troszeczkę się tego znalazło. Skupimy się też na kilku takich błędach w grze i pewnej, dosyć większej ciekawostce, o której będę musiał wypowiedzieć się troszeczkę bardziej, a nawet będziemy musieli sięgnąć do innej gry. Także cóż, zapraszam do oglądania. Pierwszą ciekawostką, a raczej takim błędem, z którym być może już się spotkaliście, jest pewien błąd związany z Zetorem 25K, czyli jednym z najmniejszych cienników w grze. Jak widzicie, ma on z tyłu takie odblaski, parę takich dwóch czerwonych odblasków. Wydawałoby się, że są to odblaski, bo o ile rzeczywiście prezentują się one jak takie typowe odblaski, które dziś sobie przyczepiamy z tyłu ciągnika, tak w tym zetorze, kiedy ruszymy, rozpędzimy się tym ciągnikiem i postanowimy zahamować, świecą się one jak światła, jak prawdziwe światła. Uważam, że jest to błąd i nie powinno to tak wyglądać. Kolejna ciekawostka również jest błędem. Żeby nie było, nie jest to żadne czepialstwo się z mojej strony, po prostu ukazanie, że twórcy gry również mogą się zapomnieć i w natłoku przygotowań gry mogą jakiś błąd niechcący w modzie zostawić. Tak też jest z tym fendem tutaj. Nie wiem, czy widzicie, ale kiedy rozpędzamy się tym ciągnikiem lub hamujemy, obramówki reflektorów przednich świateł poruszają się razem z kabiną. Są jakby razem z nią amortyzowane. Wygląda to dosyć zabawnie, jakby ten fend mrugał. No ale cóż, jakby nie było, jest to błąd do poprawy. Miejmy nadzieję, że w jakimś patchu. Kolejna ciekawostka też jest błędem, tylko już bardziej wyszukanym, aniżeli takim prostym bugiem. To ciekawostkę dostałem od Bońka, któremu dziękuję za pokazanie tego, bo jest to dosyć śmieszne. Otóż wszyscy wiemy, jak wygląda ruszanie i zwalnianie ciągnikiem w grze. Wciskamy W lub strzałkę do przodu, rozpędzamy się, wciskamy S lub strzałkę do dołu. Zależy, jak to ma sterowanie ustawione, no to oczywiście automatycznie ciągnik nam hamuje i ruszamy od razu do tyłu. Ale jak pewnie wiecie, w farmingu można też ustawić sobie rewers na przycisk. Znajduje się ta opcja tutaj. Jeśli o tym nie wiedzieliście, no to macie kolejną bonusową ciekawostkę. Ale kiedy włączymy sobie właśnie ręczny rewers, pojawia się dosyć komiczny błąd, który polega na tym, że nasza postać, kiedy cofamy ciągnikiem, dodaje gazu hamulcem, co zresztą możecie zobaczyć teraz na ekranach. Przyjrzyjcie się uważnie, kiedy jedziemy do przodu, normalnie używa gazu do przyspieszania, ale kiedy zapniemy rewers, no to hamulec służy nam wtedy jako gaz. No, wygląda to zabawnie, a żeby nie było, że jest to maszyna z modów i może to jest zwykły bug tutaj, ma się dodatkowy dowód w postaci nagrania z oryginalnym McCormickiem, gdzie wygląda to 1:1. Identycznie po prostu. Także mam nadzieję, że to też zostanie poprawione. No ale przejdźmy do czegoś innego niż bugi, może czegoś ciekawszego. Tą ciekawostkę pokazał mi Matt26, którego pozdrawiam. Otóż, kiedy wejdziemy sobie w sklepie do sekcji talerzówek, znajdziemy tam dwie talerzówki Case'a. Jedna większa, druga mniejsza. Ale co jest tu ciekawostką, to to, że możemy tutaj zmienić markę tej talerzówki na markę K-Line AG, której początkowo Giantsi w ogóle nie zapowiadali, więc można powiedzieć, że jest to swego rodzaju taka ukryta marka w grze. Zobaczcie sobie sami, jeśli mi nie wierzycie. Kolejna ciekawostka dotyczy pracy kamery wewnętrznej w pojazdach. Mogliście już o tym słyszeć, ale jeśli nie, to na pewno będziecie mile zaskoczeni. Otóż, jak pewnie wiemy, w 22 domyślnie nasza kamera nie jest w żaden sposób jakby przyczepiona do siedzenia. Przechylamy się tylko lekko na zakrętach w lewo lub w prawo, ale w ustawieniach ogólnych mamy opcję zawieszenie kamery w środku i kiedy ją sobie włączymy, wtedy kamera wewnątrz pojazdów
jest jakby połączona razem z siedzeniem, co ma symulować to, że na zakrętach po prostu przechylamy się w lewo i w prawo razem z amortyzowanym siedzeniem, co na pewno dodaje realizmu i ja od razu jak tylko znalazłem tę opcję i o sobie włączyłem, co wam też zresztą polecam. Chyba, że ktoś nie lubi aż takich mocnych ruchów na lewo i prawo, jak teraz widzicie, jak one wyglądają na ekranie. Kolejna ciekawostka będzie najbardziej obszerna i celem poznania jej historii będziemy musieli cofnąć się kilka lat wstecz, ale to za chwilę. Jak pewnie widzicie teraz na ekranach, przed nami jest klas Tucano, a zaraz obok niego trzy kombajny do buraków i do ziemniaków Grime, a także samojezdna beczka do gnojowicy oraz ciężarówka z zabudową z rębakiem leśnym. Co łączy te wszystkie maszyny? Czy już widzicie? Dokładnie, chodzi tutaj o kabiny. Ta ciężarówka wygląda najdziwaczniej, ale kiedy przyjrzymy się na te wszystkie maszyny, zobaczcie, że dzielą one jedną kabinę. Jest to kabina, którą wszystkie te firmy po prostu kupują od klasa. Co prawda wnętrza tych kabin różnią się troszeczkę od siebie, ale nie są to jakieś duże zmiany. I teraz na ekranach zobaczycie prezentację kabin i ich wnętrz we wszystkich tych maszynach. Porównajcie sobie sami. Zdecydowanie najdziwniejszym z tych wszystkich wnętrz tutaj prezentowanych jest to w tej ciężarówce z rębakiem. Zobaczcie, że konsola tutaj to wszystko wygląda normalnie, ale kierownica jest jak od zwykłej ciężarówki. Śmiesznie to wygląda. Wracając do samego Grimme, okazuje się, że kabiny nie są jedynym elementem, który Grimme od klasa kupuje. Otóż w niektórych kombajnach Grimme montowany jest układ gąsienicowy i kiedy mu się dokładnie przyjrzymy, zobaczymy, że jest to nic innego jak Terra Track, który jest również montowany w klasach Lexion lub klasach Jaguar. Zobaczcie, że nawet jest tutaj naklejka firmy Klas. Ale kupowanie podzespołów Klasa przez Grimme nie jest niczym nowym. Jak widzicie, jesteśmy teraz w starym, dobrym Farmingu 2013 lub LS-ie 13, jak to się kiedyś mówiło, bo właśnie tutaj po raz pierwszy do Farminga wprowadzono zbiór buraków i ziemniaków. Co za tym idzie, oczywiście kombajny Grimme, które możecie zobaczyć na ekranach. Są to starsze wersje tych przedstawianych przed chwilą w 22. I spójrzcie, że już wtedy montowano tutaj kabiny Klasa. Model wnętrza, jak na tamte czasy, był naprawdę dobrze zrobiony, co nie umknęło uwadze ówczesnych modmakerów, którzy tworząc model Klasa Tucano do gry, po prostu, żeby ułatwić sobie troszeczkę pracę, wzięli całą kabinę właśnie z tych kombajnów Grimme i co za tym idzie, mieliśmy ładny, jak na tamte lata, kombajn, którym z przyjemnością mi się grało, naprawdę. Brakowało takich detali jak okienko, którym moglibyśmy zobaczyć, ile zboża szedł w zbiorniku, ale nie było na co narzekać wtedy. Zobaczcie sobie teraz, że z góry no, wygląda to identycznie. Wybaczcie, że nie mogę pokazać wam wnętrza tego kombajnu, ale coś mi się pobagowało, że kiedy wsiadałem do środka, po prostu gra się zwieszała totalnie. Nie mogłem ani ruszyć tym pojazdem, ani zmienić kamery, więc musi wam wystarczyć ujęcie z zewnątrz. Ale jak już pewnie widzicie, no jest to po prostu ta sama kabina. Wycwanili się modmakerzy, za co duży plus dla nich. A taką ostatnią, naprawdę mini ciekawostką, którą odkryłem przez przypadek właśnie wchodząc do LS-a 13, jest to, że w menu tej gry wyświetla się powiadomienie, że dostępny jest nowy Farming, Farming Simulator 2019. Nie wiem, czy jeszcze nie zaktualizowali, żeby się 22 teraz wyświetlała, ale złapało mnie takie dziwne uczucie, bo grało się kiedyś w tą 13 i zdałem sobie sprawę, że to było tak naprawdę już jakieś 9 lat temu, więc czas płynie zdecydowanie za szybko. I równie szybko minął ten film. Dziękuję wam bardzo za jego obejrzenie. Jeśli podoba wam się taka forma filmów, możecie napisać w komentarzu. Czytam wasze komentarze, dlatego na pewno będę kierował się waszą opinią. I cóż, zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Zachęcam do zostania ze mną na dłużej, bo myślę, że będzie w nadchodzącym czasie ciekawie. Dziękuję wam raz jeszcze, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was serdecznie, na razie i cześć!